W dzisiejszym programie Karlino Gmina z Energią powiemy m.in. o kilku ważnych inwestycjach. Pierwszą z nich będzie rewitalizacja parku przy ulicy Waryńskiego. Podpisano również umowę na wybudowanie świetlicy w miejscowości Karlinko. W najbliższym czasie w gminie będą również trwały prace nad opracowaniem inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. W dzisiejszym odcinku pokażemy również relacje z przeglądu piosenki prawdziwej, seminarium biznesowego i oficjalnego otwarcia internatu przy Zespole Szkół w Karlinie. Zapraszamy na program. Gmina Karlino otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego. Inwestycja zakłada prace budowlane i zakup elementów stałego wyposażenia. To oznacza, że w tym miejscu zostanie uporządkowana zieleń, teren będzie oświetlony, powstanie plac zabaw z kolejką linową i piaskownicą. Bardzo ważną rzeczą, na którą dosyć długo już mieszkańcy czekają, to jest kładka, która prowadziła do tego parku właśnie tutaj z ulicy Waryńskiego i w ramach tej inwestycji również ta kładka będzie wykonana. Myślę, że lada moment, bo decyzja o przyznaniu dofinansowania jest, więc mam nadzieję, że w ciągu miesiąca będziemy mogli podpisać umowę, no i w przyszłym roku rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia. Projekt ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Na początku października Karlino odwiedził Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i gmin do Rzecza Parsenty. Dzięki temu znane będą dokładnie gatunki zwierząt i roślin objęte ochroną prawną. Spisane zostaną także m.in. walory krajobrazowe regionu. Projekty, które są realizowane przez związek, one nie są realizowane na zasadzie przymusu, tak? Że my narzucamy coś komuś, tylko zawsze jest dobrowolność i nasze gminy członkowskie same podejmują decyzję, czy w danym projekcie chcą uczestniczyć, czy nie. W tym przypadku tego projektu takie akcje zgłosiły miasto Szczecinek, miasto Białogard oraz gminy Połczyn-Zdrój, Borny-Strunowo, gmina wiejska Białogard, Gościno, Rymań i Karlino. Waloryzacja przyrodnicza to tak naprawdę jest jeden z podstawowych, oprócz innych dokumentów, do tego, żeby sensownie planować przestrzeń i zagospodarowanie przestrzenne w każdej gminie. W dzisiejszych czasach problemów związanych z zanieczyszczeniem atmosfery i smogiem, parki, bo tutaj też w dużej mierze występują różnego rodzaju parki, w tym parki zabytkowe, to jest podstawowy dokument do tego, żeby później w sposób sensowny i planowy rewitalizować tereny zielone. Karlino na ten cel otrzymało ze środków Unii Europejskiej 130 tysięcy złotych. Inwentaryzacja przyrodnicza pozwoli lepiej zdefiniować to, co mamy najciekawsze w województwie zachodniopomorskim i te walory turystyczne jeszcze bardziej uwypuklić. Ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty była wykonywana w 2007 roku w ramach programu Natura 2000. My jako związek przede wszystkim zajęliśmy się w ostatnich latach ochroną ichtiofauny Parsenty i do tych najbardziej zagrożonych gatunków obecnych w Parsencie należy na pewno łosoś atlantycki, głowacz białopłetwy, minogi rzeczne i strumieniowe oraz szereg innych skupisk również roślin. Dane dotyczące stanu zasobów środowiska naturalnego będą aktualizowane do czerwca 2022 roku. Gmina Karlino otrzymała również dofinansowanie na inwestycje w Karlinku. W miejscu, gdzie teraz znajduje się plac zabaw, stanie budynek świetlicy wiejskiej. Do tej pory mieszkańcy Karlinka mogli rozwijać swoje talenty artystyczne w spiżarni pomysłów. Ten budynek to kiedyś był piecem chlebowym. Za czasów PGR-u był wykorzystywany jako magazyn na jakieś tam paliwa, oleje. I my to zaadaptowaliśmy z sołtysem. W sumie to sołtys bardziej niż ja tam. W sumie ja tam mam mały wkład, sołtys bardziej. Żeby to wyremontować, żeby to po prostu służyło czemuś, po coś. Bo tak w sumie stało i niszczało. Mam nadzieję, że jeżeli wybudują nam tą świetlicę, no to już będzie wtedy większy zakres działania. No i dlatego czekamy. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 450 tysięcy złotych.
Cieszę się, że środki z PROW-u mogą służyć ludziom, bo wiadomo, że takie świetlice to są bardzo często, albo nawet niemal zawsze, takie centrum kulturalne w danej miejscowości. I z tego miejsca deklaruję, że tak jak do tej pory wspieraliśmy powstawanie takich świetlic, tak na pewno będziemy robić to nadal. Jeżeli chodzi o świetlice, zarówno nowe, jak i te stare, taki program budowy i remontu świetlic, zwłaszcza remontów, to już zakończyliśmy kilka lat temu. I do zbudowania właściwie zostały nam 4 świetlice w miejscowości Karścino, Karwin, Karlinko i Ubysławice. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec kwietnia 2020 roku. W Karlinie po raz piąty odbył się przegląd piosenki prawdziwej. W tym roku w imprezie wziął udział 16 wykonawców, profesjonalistów i amatorów. Zgromadzoną publiczność przywitał burmistrz Karlina. Podczas tych występów wrócimy troszeczkę też pamięcią do tamtych czasów. One nie były dla nas dobre, ale to już widać, że przyjechały osoby i z Koszalina, i z Darłowa, Kołobrzeg czy Białogard, uczestnicy, tacy bezpośredni tych wydarzeń. I to nas bardzo cieszy, bo myślę, że to też może być taki czas wspomnień, ale spotkania się z przyjaciółmi i spojrzenia troszeczkę do tyłu, ale przede wszystkim porozmawiać o perspektywach, które są przed nami. Na życie patrzysz bez emocji. Podczas przeglądu można było usłyszeć takie piosenki jak Szare Miraże, Świadkowie czy Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głos, póki jeszcze serce masz. Ta piosenka jest mi szczególnie bliska, dlatego że pochodzę ze Szczecinka. To jest moje miejsce urodzenia i dzieciństwa. I tam powstał zespół. W Warszawie spotkałem człowieka też z tamtych czasów i on mi, że tak powiem, podsunął podkład, który sam Ryszard Pokorski, wspaniale śpiewa, był wychowawcą Małgorzaty Ostrowskiej. Także to taki sentyment regionalny. Bez przerwy poucza ktoś, co wierzyć mam. Jacka Kaczmarskiego śpiewałem po raz pierwszy publicznie. Właśnie tę piosenkę Marynarka w kratkę, czyli Świadkowie. Bardzo trudny tekst, bardzo trudna piosenka mówiąca o tym, co było i pomału zaczynamy milczeć o tym, że ludzie jednak przechodzili przez Gehennę za to, że walczyli, że bronili naszej ojczyzny, że chcieli ją wyrwać spod jakiejś okupacji. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Gwiazdą wieczoru był Leszek Wójtowicz, pieśniarz, poeta, bard podziemnej Solidarności w latach 80. Artysta zaśpiewał kilka swoich starych utworów, ale też nowe kompozycje. Nie zabrakło także opowieści z tamtych lat. Artyści nie mieli wtedy łatwo. Jeszcze może rozproszyć ciemność, nagła radość, piękna jak światło. Chociaż mroczne barwy przybrała codzienność, choć uwierzyć dzisiaj niełatwo. Obroną artystów, z tym, że to rzecz jasna wymagało pewnej odwagi, nie oszukujmy się, był tak zwany drugi obieg. Czyli koncerty poza cenzurą. Albo to się robiło formalnie w taki sposób, że był to koncert zamknięty, to się nazywało koncert zamknięty, no i wtedy ludzie przychodzili na zaproszenia, no i na upartego można powiedzieć, że tak było wolno. Ale były też salki parafiarne, były kościoły, były rozmaite kluby studenckie, które się odważały robić koncerty, które nie były zgłaszane władzom, czyli cenzurze, no i wydawnictwa drugoobiegowe, takie jak oficyna wydawnicza Nowa, czy też oficyna wydawnicza niezależna CDN. I to po prostu się nagrywało kasety, które się potem rozchodziły i władza do tego nie miała nic. Wyrwij.
Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa zdjęć Solidarnie ku wolności, udostępnioną przez Europejskie Centrum Solidarności. Podczas imprezy nie zabrakło również nawiązania do sytuacji gospodarczej w latach 80. Uczniowie zespołu szkół w Karlinie wydawali zakartki, oranżadę i pączki. W Karlinie w połowie października odbyło się po raz kolejny seminarium biznesowe. Podczas spotkania rozmawiano o nowych narzędziach wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów. Wszystko za sprawą programu Polska Strefa Inwestycji. Jest to rządowy program, który zastąpił ówczesne specjalne strefy ekonomiczne i nasza agencja, która jest zarządzającym Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, ma od czerwca tego roku, jak weszła nowa ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, nową rolę, szerszy zasięg działania, którego na celu jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców i takim instrumentem wsparcia w ramach stref jest zwolnienie z podatku dochodowego. Strefa działa na terenie 16 powiatów środkowego Pomorza, w tym na terenie powiatu białogardzkiego, w którym dzisiaj się mieścimy w Karlinie. W Karlinie mamy także podstrefę Karlinko. Dzięki temu spotkaniu lokalni przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jakie korzyści niosą za sobą inwestycje prowadzone na terenie powiatu białogardzkiego. Powiat białogardzki jest traktowany w dość specyficzny sposób ze względu na to, że poziom bezrobocia na terenie powiatu białogardzkiego jest dość wysoki w zestawieniu z poziomem bezrobocia odnotowanym w Polsce. Poza tym na terenie powiatu białogardzkiego mamy Białogard, czyli jedno z miast, które zostało uznane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju za miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze. To powoduje, że na terenie powiatu białogardzkiego zgodnie z nowymi regulacjami przedsiębiorcy, czy to duzi, czy mali, czy średni, czy polscy, czy zagraniczni, będą mogli korzystać z dość szczególnych preferencji. Gmina Karlino zachęca inwestorów, którzy poszukują pracowników również takimi działaniami jak mieszkania komunalne. Co roku budujemy 20 kilka mieszkań, prawie 30, między innymi dla naszych przedsiębiorców już istniejących i dla tych, którzy chcieliby taką decyzję podjąć. I oni wiedzą, że jeżeli nie będą, czy będą mieli trudność w znalezieniu pracownika tutaj lokalnie w gminie, to mogą go ściągnąć spoza naszej gminy z Polski z zapewnieniem, że on otrzyma również mieszkanie komunalne, jeżeli będzie u nich pracował. Największą korzyścią dla inwestorów jest ulga w podatku dochodowym. Dotyczy to przedsiębiorców zajmujących się branżą przemysłową i częściowo usługową. Trzeba jednak spełniać odpowiednie kryteria. Nowa ustawa wskazuje dwa istotne kryteria, które przedsiębiorca musi spełnić. Pierwszym jest to kryterium ilościowe, czyli mówiące o minimalnych nakładach inwestycyjnych do poniesienia przez przedsiębiorcę. One są uzależnione od lokalizacji inwestycji, czyli tak jak powiedziałem o 16 powiatach, które operujemy, każdy z tych powiatów ma inne wskaźniki. Są one uzależnione od ogólnokrajowej stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorcy. Drugim kryterium, które przedsiębiorca musi spełnić, to jest kryterium jakościowe, uzależnione od różnych czynników. Jednak nie każdy przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działalność gospodarczą. Dlatego właściciele firm podczas spotkania mogli dowiedzieć się od specjalistów, czy będą mogli starać się o uzyskanie zwolnienia w podatku dochodowym. Fajnie, bardzo się cieszymy ogólnie, że są zorganizowane tego typu spotkania, bo pozwalają, wyznaczają nam mniej więcej reguły, wyznaczają nam drogę, dzięki której będziemy mogli starać się o te środki i zapoznajemy. I to muszę przyznać, że w Karlinie to jest bardzo często, że właśnie włodarze tego miasta, bo muszę tak powiedzieć bezpośrednio jednocześnie pochwalić, cały czas szkolą przedsiębiorców lokalnych. Seminaria biznesowe odbywają się w Karlinie cyklicznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy. Od tego roku szkolnego przyjezdni uczniowie mogą korzystać z internatu znajdującego się przy Zespole Szkół w Karlinie. Oficjalne otwarcie odbyło się pod koniec października.
Uczniowie naszego zespołu szkół już od 1 września są mieszkańcami naszego internatu. Mamy w tej chwili w internacie 60 miejsc, zajętych jest 12 miejsc, czyli mamy 12 uczniów, którzy uczą się w naszym technikum i naszej branżowej szkole pierwszego stopnia. Wyposażenie jest pierwszorzędne i wszyscy dorośli, którzy przychodzą i zwiedzają nasz internat, mówią, że jest po prostu wyposażenie takie prawie że hotelowe. Uczniowie mają do dyspozycji takie boksy dwupokojowe, w których może mieszkać się 4 uczniów w pokojach dwuosobowych i wspólną jedną łazienkę. Jest to na dosyć wysokim poziomie. W internacie są jeszcze wolne miejsca, aktualnie przebywa w nim 12 uczniów. Uczę się w Karlinie, ponieważ kierunek mi się bardzo podoba, a mam bardzo szale dojazdy, więc jest możliwość mieszkania w internacie, no to korzystam z tego. A skąd jesteś? Z Trzynika. Co to za miejscowość, koło czego? To jest miejscowość koło Gościna, taka nieduża. W internacie jest bardzo fajnie, jest bardzo dobre wyposażenie na wysokim standardzie. Mieszkam w internacie, ponieważ chciałem szkołę, która była daleko od mojego domu. A skąd jesteś? Z okolic Rąbina. Warunki w internacie są bardzo fajne, fajnie się mieszka. Data oficjalnego otwarcia internatu nie była przypadkowa, ponieważ tego samego dnia można było zobaczyć skompletowane już wyposażenie pracowni zespołu szkół w Karlinie. Najnowocześniejszy sprzęt, który będzie służył do nauki, jest takim głównym celem tego projektu. Może trochę uchylę też rąbka tajemnicy, ponieważ jak my przygotowaliśmy wniosek do Unii Europejskiej, to mieliśmy pewien problem. Dlatego, że zgodnie z zasadami te środki powinny być przeznaczone w głównej mierze na właśnie wyposażenie klasy pracowni i ewentualnie remont tych pomieszczeń, gdzie one są. A u nas, w naszym przedsięwzięciu, na niespełna 3 miliony złotych, 70% to są prace remontowe. I na początku było ciężko pozyskać bardzo te środki. Pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego to ponad 2 miliony złotych. Inwestycja ma służyć dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku i pracy i regionalnych specjalizacji. Z nowego internatu zadowoleni są także rodzice. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas bardzo ważne, najważniejsze dla rodziców. Dlatego posyłając dzieci do obcego miasta, no mieliśmy obawy, ale tu nie ma żadnych obaw. Tu wszystko gra, wszystko jest w porządku. Internat mamy przepiękny. Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło również występów artystycznych uczniów szkoły podstawowej. Tą relacją kończymy dzisiejszy odcinek programu Karlino Gmina z Energią. Na kolejne zapraszamy 27 listopada.